Ostatnio w internecie pojawiło się sporo filmów pokazujących, że nie ma sensu kupować laptopa z RTX-em 3080 Ti, ponieważ przewaga w stosunku do modeli z RTX-em 3070 Ti będzie znikoma. Oczywiście pod warunkiem, że będą one pracować z takim samym TGP. Natomiast ja chcę zwrócić Waszą uwagę na inny problem obecnej generacji, a mianowicie, że kupowanie konstrukcji z DDR-ami 5 może odbić się czkawką, zwłaszcza w przypadku konstrukcji skierowanych do graczy. Nie tylko nie zauważycie różnicy, ale w niektórych wypadkach będzie ona o kilka procent mniejsza w stosunku do laptopów ze słabszym GPU, ale pamięciami DDR4 na pokładzie. Nie ukrywam, że ten materiał miał mieć swoją premierę po recenzji nowego MSI GP76 z RTX-em 3080 oraz procesorem Intela i9-12900H. Niestety w czasie testów przestał on działać i miał trafić na gwarancję, ale z uwagi na problemy z jego odsyłką do serwisu MSI nie trafił. I dobrze, ponieważ po kilku dniach postanowił sam się uruchomić, ale to temat na inny materiał. Niemniej postanowiłem wykorzystać przeprowadzone już testy i porównamy tu trzy konstrukcje. Dwie z nowej generacji na procesorach i9, czyli nowego Asusa SCAR z RTX-em 3080 Ti i 32 GB DDR-ów 5 4800 MHz, oraz nowego MSI GP76 z RTX-em 3080 jedynie 16 GB DDR4 taktowanych na poziomie 3200 MHz. Dodatkowo, aby zobrazować różnicę wydajności do ceny, do rankingu dodam wyniki Legiona 5 w wersji z Ryzenem 5 oraz RTX-em 3060 130W i 32 GB dobrych pamięci DDR4, tak jako ciekawostkę. Oczywiście wszystkie konstrukcje mają MUX-a i pracują w trybie najwyższej wydajności. Zarówno Asus, jak i MSI pracowało z TGP na poziomie 150 W. Wszystkie trzy konstrukcje zostały przetestowane w tych samych warunkach oraz z tymi samymi sterownikami. Zacznijmy od wyników w grze Cyberpunk. Jeśli subskrybujecie ten kanał, widzieliście ten wykres w przypadku materiału, w którym wybieraliśmy najlepszego laptopa do tej właśnie gry. I jak możecie zobaczyć już tutaj przy ustawieniach na Ultra i DLSS na Auto, różnica między RTX-em 3080 oraz 3080 Ti praktycznie nie istnieje. Natomiast Legion 5 Pro ma wyniki gorsze około 30%, przy różnicy w cenie wynoszącej ponad 60%. Natomiast po wyłączeniu DLSS i Ray Tracingu przewagę zaczyna zdobywać konstrukcja z RTX-em 3080, a Legion 5 z RTX-em 3060 zaczyna delikatnie doganiać topowe modele. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja w Dying Light 2. I tutaj w przypadku maksymalnych ustawień i ray tracingu na najwyższym poziomie oraz DLSS ustawionym na zbalansowany, obie konstrukcje wypadają tak samo. Jeśli jednak wyłączymy ray tracing, pozostawiając resztę ustawień bez zmian, na delikatne prowadzenie wyjdzie tańsza konstrukcja od MSI z DDR-ami 4. Natomiast w Assassin's Creed Valhalla w teście na maksymalnych ustawieniach różnica w wydajności wyniosła 8%, na niekorzyść droższej konstrukcji z mocniejszą kartą i nowszymi pamięciami. A teraz jakiś starszy tytuł i oczywiście będzie to Wiedźmin 3. I jak możecie zauważyć, sytuacja powtarza się. I różnica w wynikach jest marginalna, ale jednak znów na korzyść laptopa z DDR-ami 4. W grze Control przy ustawieniu wszystkiego na max i wyłączeniu funkcji DLSS, aby cieszyć się najlepszą możliwą jakością grafiki, także nie odnotujecie wyższej wydajności w droższej konstrukcji. Więcej testów już niedługo w pełnej recenzji modelu od MSI, dlatego zachęcam do zostawienia suba, aby jej nie przegapić. Jak widzicie, różnica w wydajności nie uzasadnia przepłacania za konstrukcje wyposażone w DDR5, a wręcz do tego zniechęca, ponieważ na chwilę obecną są one tym, czym był brak MUX-a w poprzedniej generacji. Więc jeśli kupicie takiego laptopa wyposażonego w 16 GB pamięci, nie liczcie na szybką, a co ważniejsze, tanią wymianę na coś lepszego. Oczywiście DDR5 mają swoje zalety, jeśli głównym przeznaczeniem laptopa, którego kupujemy, jest wydajna praca. Ale wtedy raczej każdy wybierze konstrukcję wyposażoną w matrycę o wyższej rozdzielczości. Więc i tak przepłacanie zatestowanego tu Asusa z RTX-em 3080 Ti i DDR-ami 5 nie będzie miało większego sensu. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. W opisie macie link do naszego Discorda, jeżeli chcielibyście porozmawiać na temat laptopu. Zapraszam i do zobaczenia!